Dzień dobry, Mateusz Bent, zapraszam na sport. Zagłębie Lubin zremisowało bezbramkowo z Piastem Gliwice w meczu 24. kolejki PKO-BP Ekstraklasy. Gospodarze nie oddalili się za bardzo od strefy spadkowej, goście natomiast nie zmierzyli dystansu do czołówki. Zagraliśmy solidny mecz z solidną drużyną, tak to trzeba nazwać. Mam na myśli naszą grę przede wszystkim, jeżeli chodzi o grę defensywną, tak? Dobrze funkcjonowaliśmy, na pewno każdy zespół, każdy trener chcą wygrywać, nam dzisiaj się to nie udało. Mieliśmy swoją okazję, szczególnie ta sytuacja Michała Chrapka, myślę, to była bardzo dobra sytuacja, po której mogła paść bramka, ale trzeba podkreślić, że zespół Zagłębia jest zespołem innym niż ten, który prezentował się w wielu meczach rundy jesiennej, solidny, zorganizowany i nie gra się łatwo na tym terenie. Być może zabrakło nam w kluczowych momentach jakiegoś pomysłu, jakiejś dokładności, aby doprowadzić do większej ilości sytuacji podbramkowych, ale tak jak mówię, nie było to łatwe z dobrze zorganizowanym zespołem Zagłębia Lubin. Podzieliliśmy się punktami. Myślę, że ten wynik jest zasłużonym wynikiem. Mieliśmy problemy w wykreowaniu takich sytuacji bramkowych. W ogóle ta pierwsza połowa, za dużo było niedokładności, za dużo takiej nerwowości, prostych strat piłki, ale też nie poddawaliśmy się i myślę, że tak organizacyjnie, jeśli chodzi o defensywę, ta gra nie wyglądała źle. W drugiej połowie staraliśmy się wykreować więcej sytuacji. W pewnym momencie trochę to ruszyło. Później zaryzykowaliśmy, bo wiedziałem, że chcemy grać o pełną pulę. Wprowadziliśmy jeszcze Dienga, Żywca. Trochę zmieniliśmy system. No, chcieliśmy wygrać ten mecz. Później jeszcze wszedł ofensywny Starzyński, no ale jednak tych sytuacji nie przełożyło się to na sytuację. Także myślę, że mecz taki intensywny. Moi zawodnicy dużo pracowali, natomiast od niektórych wymagam więcej takiej kreatywności, bo myślę, że stać ich na lepszą grę. Myślę, że ten punkt trzeba mimo wszystko szanować, bo Piast postawił dzisiaj trudne warunki, pokazał, że jest taką dobrą, solidną, ułożoną drużyną i nie grało nam się łatwo. Także patrzymy dalej, dopisujemy punkt i dalej, powiedzmy, tacy skoncentrowani i spięci czekamy na kolejne mecze. W rozegranym w Głogowie meczu 22. kolejki Fortuna pierwszej ligi Chrobry podtrzymał serię i dopisał do swojego dorobku kolejne 3 punkty. Po bramce Mateusza Bochnaka Głogowianie pokonali Odrę 1-0. Wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz, zwłaszcza że jak się gra z Odrą Opole, dla nas to jest bardzo niewygodny rywal, mając na uwadze, że ostatnich kilka meczów z nimi nie wygrywaliśmy, albo przegrywaliśmy po bardzo dziwnych okolicznościach, zwłaszcza i grając i u nich, i u nas. Także widzieliśmy, że to jest zespół, który nam sprawi dużo trudności, ale też widzieliśmy, że oni też na nas trafili w dla nich niedobrym momencie, bo widzieliśmy, że jesteśmy bardzo silną drużyną i to ten mecz pokazał. Na pewno musieliśmy i oni, i mi zagrać bardzo piłkarski, twardy mecz, na który widzieliśmy, że wynik będzie decydowała tylko jedna bramka i tak się właśnie stało. Uważamy, że mieliśmy lepsze tą jedną bramkę i myślę, że sprawiliśmy wrażenie zespołu, który był w tym spotkaniu był lepszy. Wiele z tych okazji, które przeciwnik miał, to na pewno więcej przez po prostu nasze błędy niż przez to ich jakość. Wydawałoby się, że dzisiaj dużo zrobiliśmy ku temu, żeby tego meczu nie wygrać, bo ilość sytuacji w drugiej połowie, niestety po straconej bramce, dopiero zaczęliśmy jakoś konsekwentnie grać. Mamy jakieś swoje marzenia, ale te marzenia, żeby realizować, to trzeba to robić od pierwszej minuty przy wyniku, od pierwszej sekundy bycia na boisku. Nie wiem czemu, nie wiem dlaczego. Na to pytanie pewnie trzeba będzie znaleźć odpowiedź, chociaż jak to w piłce bywa, tych pytań jest miliony zawsze, a nie zawsze znajduje się taka odpowiedź. Piłkarze ręczni Zagłębia Lubin z kolejną porażką w 2022 roku. Tym razem Miedziowie okazali się słabsi od aktualnych wicemistrzów Polski Orlen Wisły Płock.
Kiedy spotykają się ekipy z dwóch krańców ligowej stawki, trudno o wielkie emocje. Co prawda do 45 minuty wynik nie był jeszcze miażdżący i oscylował w okolicach 3-4 bramek straty, ale w końcówce nawciarze włączyli piąty bieg i wygrali różnicą aż 11 trafień. Mogę powiedzieć, że od samego początku walczyliśmy, no, można powiedzieć, jak równy z równym, bo tam się wahało trzema. Na początku było chyba tam 5 bramkami, ale później było 3-2. No niestety, no, z takim doświadczonym zespołem, no, nie można popełniać tyle błędów. Skontrowali nas, no i może wynik tego nie odzwierciedla naszej gry, ale jestem zadowolony z dzisiejszej naszej gry, ponieważ no, fajnie to do pewnego momentu wyglądało. Ostatnie 20 minut to już mecz do jednej bramki i koncertowa gra Orlen Wisły Płock, która kompletnie zdominowała miejscowych. Świetne zawody ma za sobą m.in. Przemysław Krajewski, który zapisał na swoim koncie aż 11 celnych trafień, a to wszystko przy 100% skuteczności. Nie był to dla nas łatwy mecz. Od początku Zagłębie podjęło walkę i jak widać do 40-45 minuty prowadziliśmy chyba 3 czy 4 bramkami. Dopiero, tak jak powiedziałeś, w samej końcówce udało nam się powiększyć tą naszą przewagę. Aczkolwiek zdawaliśmy sobie od samego początku, że będzie tutaj nam grało się ciężko, bo Zagłębie w tej chwili jest w ciężkiej sytuacji, ale to nie znaczy, że grają słabo. Po prostu jest taki moment, za co trzymam kciuki, że w końcu uda im się wejść na ten odpowiedni poziom i zdobywać punkty. Obecnie Zagłębie zamyka ligową stawkę. Kolejnym rywalem Miedziowych będzie Pogoń Szczecin. To wszystko w tym serwisie sportowym. Do widzenia.